Witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Lesnał, firma XXI wieku.pl. Wybrałem się dzisiaj na spacer po lesie. Pogoda sprzyja. Lubię takie spacery, bo dobrze mnie nastrajają. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałbym zaproponować Tobie spacer. Spacer nietypowy, bo przez najbliższe dni chciałbym zaproponować Ci spotkania. Spotkania poprzez YouTube'a, gdzie krótkie filmy pokażą Ci coś, co być może do tej pory nie dostrzegałeś. Mam nadzieję, że nasze spotkania będą to spotkania, gdzie zyskasz dużą wiedzę, rzetelną wiedzę i wiedzę z pierwszej ręki na temat marketingu sieciowego, na temat tej branży, która przez ekspertów dzisiaj nazywana jest branżą XXI wieku. Kasia, witam Cię serdecznie. Cześć. Chciałem, żebyś podzieliła się swoją historią, ponieważ ludzie, którzy oglądają ten kanał, są to ludzie, którzy próbują się czegoś nauczyć, a od kogo się będę uczyć, jak i od najlepszych ludzi, takich jak Ty. Powiedz swoją historię, jak to się stało, że trafiłaś w ogóle do branży? To jest rzeczywiście długa historia. Ja z zawodu jestem pielęgniarką, instrumentariuszką, więc 17 lat pracowałam. Zawsze uwierzyłam w szkolnego pacjenta, nigdy do nikogo nie rozmawiałam, więc absolutnie powiedziałam, że ja się nie nadaję, żeby bezpośrednio gdzieś do kogoś mówić, rozmawiać. A to była po prostu przypadek. Kiedyś pewnego razu, kiedy prowadziłam księgarnię z moim małżonkiem, przyszedł młody chłopak, student, który powiedział, że właśnie mi o marketingu wielopoziomowym. Ja byłam wtedy dość sceptyczna, ale pamiętam, że dał mi taką książkę Joe Carbo, jak zrobić pieniądze będąc leniwym. Więc ja rzeczywiście książkę przeczytałam i zrozumiałam, że to ode mnie zależy, czy mogę zmienić coś w moim życiu. Ja niestety dzisiaj, niestety właśnie chciałam powiedzieć, że z tego okresu została mi wspaniała książeczka, którą nagrałam, napisałam, no i dzisiaj Piotrze Tobie wręczam. Więc książka jest niesamowita, ale to były te początki, kiedy postanowiłam, że coś zrobię z moim życiem. Jako instrumentariuszka moja praca była bardzo wyczerpująca, natomiast wiecie, pielęgniarki za wiele nie zarabiają. Moja wypłata wystarczyła, zawsze mówię, na 2 tygodnie, a później mając 2 dzieci, jeszcze wielkie marzenia, więc ciągle mi brakowało pieniędzy. Natomiast spotkanie z firmą dało mi ogromne spojrzenie, że ja mogę coś zmienić w moim życiu. Wyjechałam na seminarium żywieniowe do Ameryki i stamtąd, kiedy wróciłam, wiedziałam jedno. Mogę pomagać ludziom, ponieważ dzisiaj ludzie chcą. Ale powiedz mi, czy to seminarium było tak, że ty musiałaś zapłacić za to pieniądze, czy już musiałam, miałaś wyniki? To znaczy, ja już miałam pierwsze wyniki, zarobiłam pierwsze pieniądze. Wyobraźcie sobie, kiedy zarabiamy. Jaki był swój pierwszy czek, jeśli mogę spytać? Wiesz co, pierwsze pieniądze to były, powiedzmy, niewielkie, jakieś 200 zł zarobiłam. 500 zł zarobiłam po pierwszym miesiącu. Dlaczego? Ale to było dużo, 17 lat temu. Wiesz co? Nie, ja zaplanowałam, że chcę zrobić 500 zł tyle, co moja pensja, bo ja chciałam mieć takie kieszonkowe do swojej kieszeni. Wiesz, kobiety zawsze lubią mieć swoje pieniądze. To było 500 zł. A później w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu zarobiłam, to było około 4000 i w ten czas mój sponsor powiedział, słuchaj, jeszcze pracowałaś na etacie? Jeszcze pracowałam, także to było mój na dodatkowo. Powiedział, słuchaj, musisz te pieniądze zainwestować, jesteś sceptyczny, musisz się przekonać, czy firma jest dobra. Jeśli pojedziesz na szkolenie większe, europejskie, światowe, to na pewno zobaczysz, że to jest coś większego niż tylko to, co ty widzisz. No i całe szczęście, ponieważ jako sceptyk, jako osoba służby zdrowia, więc sceptyczna, pojechałam na takie spotkanie i zrozumiałam właśnie to niesamowitą rzecz, że zobaczyłam wiele ludzi, tysiące ludzi, którzy zarobili pieniądze. I pomyślałam sobie, a czemu by nie ja? Zobaczyłam, że ja też mogę. I wiecie, co się wydarzyło? To było niesamowite, że ja po prostu miałam marzenie. I tam rozbudziły się moje marzenia, że ja po prostu stanęłam przy takiej ścianie, zaczęłam marzyć, co by było, gdybym pojechała na Bahama, na Karaiby. Ja tak bardzo chciałam, dlatego że jako pielęgniarka raz dostałam w czasy pod gruszą, a tam mówili, że ja mogę jechać na Karaiby. Więc marzenia oczywiście się spełniły. Dlaczego? Bo po pół roku, kiedy stamtąd wróciłam, zaczęłam tak intensywnie pracować, że osiągnęłam taki poziom,
że pojechałam na piękną wycieczkę razem z moim małżonkiem. Statek dziesięciopiętrowy, 3000 osób, 2000 dystrybutorów, 1000 obsługi. Więc to było piękne. Zresztą byłam 3 razy na takich szkoleniach, więc to jest piękne. Ja zawsze mówię, że... Ile wycieczek międzynarodowych zaliczyłaś? Wiesz co, 3 światowe to były, a w sumie byłam 28 razy na takich seminariach światowych, europejskich. Zawsze na wycieczkach różnego typu. Na różnych wycieczkach, więc wiedziałam cały świat, Europę. Ile krajów summa summarum? Wiesz co, całą Europę i kilka razy w Stanach, więc... Ja już trudno, wiesz, już nie umiem tego obliczyć, co za pytanie, bo musiała to chyba skrupulatnie pomyśleć. Natomiast... Ile zajęło Ci dojście do takich naprawdę konkretnych pieniędzy? Wiesz co, ja zrobiłam to szybko. Wiesz, po pierwsze dlatego, jeżeli nie masz pieniędzy na chleb, nie masz na nic, a potem ktoś Ci daje szansę. Mój małżonek zawsze mówi tak, jedne drzwi się zamykają, drugie otwierają. Mieliśmy księgarnię, księgarnia nam zbankrutowała, i nie mieliśmy pieniędzy na opłacenie czynszu, na po prostu na normalne życie. I wtedy, kiedy ja zobaczyłam taką szansę w firmie marketingowej, pomyślałam sobie, jeśli to ode mnie zależy, dobry jest produkt, wszystkiego mnie nauczą, to ja to spróbuję. Więc mi się to spodobało, że oni powiedzieli, nie musisz się wiele, wiesz, angażować. Nauczymy cię, ale twoja praca to jest zaangażowanie, masz tutaj plan konkretny. Więc w 17 miesięcy osiągnęłam bardzo wysoki poziom. Kiedy do jakich zarobków wtedy doszłaś? 17 wiesz miesięcy? Co, ja dostałam już pierwszą taką wypłatę. Ja zawsze mówię, że musiała co najmniej kilka lat pracować w szpitalu, to dostałam w jednym miesiącu. To było naprawdę, to było wtedy dokładnie, pamiętam, 63 tysiące polskich nowych złotych. To było 17 lat temu, tak? To było po 17 miesiącach pracy, czyli jakieś 15 lat temu. 15 tak? lat temu, to były ogromne pieniądze. Natomiast na dzisiejszy dzień ja zawsze mówię, że co mi dała właśnie firma? Wiecie co, bo pieniądze to jest jedno, możemy wszędzie zarobić pieniądze. Uwierzcie mi, pieniądze są naprawdę w różnych firmach. Natomiast to, jaką staje się osobą. Ja dzisiaj wstaję rano i mówię, Boże, dzięki za to, że mogę pracować ile chcę, pracuję z domu, mam komfort psychiczny, lubię moją pracę, uwielbiam moją pracę, pracuję długo, od rana do nocy, ale ja nigdy nie wiem, gdzie ja pracuję, a gdzie praca się kończy. Gdzie jest czysta przyjemność? Tak. Ktoś kiedyś powiedział, że tak. Jeśli uwielbiasz to, co robisz, nie będziesz pracować do końca swoich dni, nie? I ty możesz powiedzieć to jest sobie. To. Niektórzy mówią, no jak ty możesz być cały czas entuzjastyczny? Masz 17 lat i ciągle rano wstajesz, jesteś entuzjastyczna w swojej pracy. Ja mówię, tak, ponieważ ja to uwielbiam. Mam mnóstwo przyjaciół. W tej chwili mieszkam właśnie tutaj w Krakowie, w pięknym miejscu. Słuchajcie, cudownych ludzi, którym pomagam, to są moi przyjaciele. Jestem zapraszana na różne spotkania, na różne występy, na spotkania operowe, biznesowe. No wiecie, to jest piękne, że możemy się cieszyć, pomagając innym ludziom, pomagamy sobie. No i najpiękniejsze jest to właśnie, że jestem osobą otwartą, że nie tak jak kiedyś byłam zamknięta, płacząca, narzekająca na życie. Dzisiaj nie narzekam. Moje życie naprawdę jest piękne. Natomiast powiem wam, że życie jest jak sinusoida. To nie jest tak, że nie jest nam źle. Nieraz jest popłaczemy, nieraz nam jest źle. Ale co jest piękne, że jeżeli mamy takie schodzenie, to nieraz mamy dołki, ponieważ nie mamy wizji. My mamy piękną wizję. Więc dla mnie życie jest to, że ja codziennie tworzę. Dzisiaj mam piękne z Tobą spotkanie i tutaj widzę, że mam przed sobą wielkie jeszcze marzenie. No bo jeżeli możemy pomagać ludziom w takim programie wellness, gdzie ludzie lepiej się czują, lepiej wyglądają, a są dzisiaj chętni, żeby żyć dłużej i zdrowiej, no to ja mam dla nich receptę. Super. Więc powiedz to mi, jest to. Powiedz taką rzecz. Dla nowej osoby, jaką dajesz poradę a propos jedna rzecz, którą mogłabyś poradzić, a która zdeterminuje o tym, czy ktoś osiągnie w tej branży sukces, czy nie? Myślę, że najważniejsza rzecz. Taka najważniejsza to jest
nauczyć się tego, iść na szkolenie, nauczyć się, wiecie co, bo ja nieraz mówię tak, może nie będzie to w jednym zdaniu. Nieraz ja mogłam mieć przekonanie, że to jest dla mnie dobre, ale ja nie wierzyłam w siebie. Więc wiele ludzi jest, którzy mówią, no tak, to jest cudowne, ale ja nie wierzę, że ja mogę to osiągnąć. Więc moja prośba jest, żebyś wątpliwości przerodził w przekonania. Kiedy nabierzesz przekonanie? Musisz zobaczyć firmę, musisz zobaczyć, jak ona funkcjonuje, czyli naucz się tego, zdobądź wiedzę, ale z drugiej strony daj sobie szansę, że jeśli inni osiągnęli ten sukces, to dlaczego by nie ja? Więc jak ja pojechałam na spotkanie, zobaczyłam, że inni osiągają, pomyślałam sobie, ja też to chcę. Jeżeli marzenia stają się takim pragnieniem i wpiszesz datę, że chcesz to zrealizować, to marzenia wtedy się realizują. Więc, a oprócz tego, co jeszcze bym dodała? Samą dyscyplinę. Po prostu, słuchajcie, to nie jest tak, że to tak samo przyjdzie. Wkładam to pracę, ale pracę wszędzie wkładam, a nie zawsze są pieniądze, więc wkładam to moją pracę, moje zaangażowanie, doświadczenie, no i jeżeli to wszystko razem, połączymy razem dla nowej osoby, to jeżeli masz ogromne marzenia i chcesz coś więcej od życia, to na pewno to przyjdzie. Jest tak zwane prawo przyciągania. Ja wierzę w prawo przyciągania, że zawsze mówię coś takiego, że jeżeli bardzo coś chcesz, to przyciągniesz. Zdarzy się to. Albo przyjdzie osoba, albo jakaś sytuacja, która spowoduje, że powiesz, no dobrze, może dlaczego nie ja. Super, Kasia. Dziękuję Ci bardzo. Ja też się cieszę, że mogłam to powiedzieć. Chciałbym, abyś przez te kolejne kilka spotkań, oglądając materiały, które będę Ci podsyłał, uzyskał rzetelną i właściwą wiedzę na temat marketingu wielopoziomowego, MLM, na temat networku, na temat marketingu sieciowego. Będziesz miał okazję spotkać się z wieloma ludźmi, których można nazwać ekspertami. Dlatego też chciałbym, abyś nastawił się na odbiór rzetelnej, fachowej wiedzy od najlepszych ekspertów.